Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, obrodziło w serwery testowe, troszeczkę galimatias się z tego zrobił. Otóż okazuje się, że już można ściągać test publiczny aktualizacji 1.12. Mówię, że galimatias, ponieważ mamy teraz przeróżne, mamy dwa rodzaje piaskownicy. Czyli jedna piaskownica, pamiętacie, że testowaliśmy tryb RTS, druga piaskownica, to jest zupełnie inna, w którym testujemy tylko pociski HE, prawda? Chociaż niektórzy testują, znaczy 90% graczy na tym serwerze testuje pociski goldowe, ale to już szczegół. I oprócz tego mamy jeszcze serwer testowy, typowy, i właśnie to jest aktualizacja 1.12. Pamiętajcie, że to są trzy oddzielne serwery i trzy klienty no, musicie mieć zainstalowane na twardym dysku. Dla każdego z tych trybów to jest zupełnie oddzielna rzecz. Zresztą powinniście to mieć w tym fantastycznym, proszę bardzo, o, tutaj jak widzicie. A więc mam zwykłego WOTA, World of Tanks Europa, jest World of Tanks test publiczny i to zaraz będę o tym mówił, jest World of Tanks Piaskownica 2 i na tym teście był tryb RTS, jest World of Tanks Piaskownica i tutaj jest zmiana w pociskach HE. Także, bo tłumaczę to, bo często pytacie, że o, mam zainstalowane i nie startuje mi. Na przykład, prawda? A to chodzi o to, że macie widocznie tylko jedno z tych zainstalowane. Dobra. A teraz co to będzie w 1.12? Zmian nie jest wcale aż tak dużo, natomiast częściowo wchodzą zmiany te, które mieliśmy na przykład w modach różnych. No szkoda, że tak długo to jest wprowadzane, prawda? A więc tak. Najważniejsza, czy też jedna z ważniejszych zmian to buff dla STG Guard, Super Pershinga STA2 i T34-3. I tutaj mamy, co też będzie. Czyli STG i gwardzista STG, mamy takie zmiany. Czas przeładowania działa sekunda mniej, dało to 130 do DPM-u, nie za dużo. 50 koni do silnika, dało to 1,8 konia na tonę i rozrzut działa podczas ruchu przy obrocie kadłuba, mamy w dół o 0,02. A zresztą to później ogólnie się wypowiem. Super Pershing. Super Pershing robi się rączym rumakiem, aczkolwiek nie liczcie na to, że to nagle będzie się zachowywało jak typowy met. Ja już rozegrałem dzisiaj chyba z 5 bitew Super Pershingiem na testowym. Od razu wam powiem, jest jedna zaleta grania na ósemkach na serwerze testowym. Rozegrałem 5 bitew i w żadnej nie było artylerii. Naprawdę, w żadnej nie było artylerii. No więc jakie zmiany dla Super Pershinga? 110 koni, to jest całkiem sporo, moi drodzy, 110 koni. Robi się nam 2,1 konia więcej. Przypominam, że to możemy sprzężyć sobie pięknie ze sprężarką. Dalej mamy rozrzut działa podczas ruchu i przy obrocie kadłuba. O, w dół idzie o 0,04. Prędkość obrotu wieży natomiast aż o 6 stopni. To jest całkiem spory buff dla obrotu wieży. I teraz pewnie zapytacie, o kurczę, a czy to będzie teraz rewelacyjny pojazd? No, Super Pershing, umówmy się, jest całkiem przyzwoitym pojazdem, zwłaszcza, że można go było za darmo zdobyć, można by go było tanio kupić, także myślę, że do zarabiania ten pojazd się nadaje. Obecnie na sprężarce grałem i jest zauważalnie szybszy, naprawdę zauważalnie szybszy, natomiast no, nie jest to taka szybkość, jaką znamy w medach, także na to się nie nastawiajcie, aczkolwiek czołg jest, no powiedziałbym, że bardzo żwawy teraz. Jedziemy dalej, STA2 dostaje tutaj 3 usprawnienia, więc mamy 0,02 w dół i do celowania, czas celowania również 0,02 w dół i o dziwo dostaje do zasięgu spotowania aż 20 metrów,
co może być dosyć ciekawą zmianą. Szkoda tylko, że ten czołg po prostu bardzo często jest rozstrzeliwany, jeżeli już jest wykryty, więc no, spotowanie nim może wychodzić tak średnio czasami po wykryciu. No i mamy kolejny czołg, czyli T-34-3. Kiedyś jak wszedł ten czołg, to nie wierzyłem po prostu, że takie coś wchodzi, ponieważ taka alfa to było coś niezwykłego w medzie. Dostaje on 100 punktów wytrzymałości więcej, będzie miał 1400. Dostaje troszeczkę celniejsze działo, czyli teraz o 0,02 i czas celowania jest zmniejszony o 0,4 sekundy. Największe dwie zmiany to jest chyba to, że 100 punktów życia więcej oraz 0,4 zmniejszony czas celowania, tak? To jest ważne. Natomiast celność nadal pozostaje na bardzo, bardzo kiepskim poziomie. Dalej, ulepszenia interfejsu. Na pewno znacie, w modach różnych występuje coś takiego, co tutaj widać, czyli widzimy tak jakby, ile życia zostało w drużynie przeciwnika. I to, moi drodzy, no uważam, że ta zmiana niezbyt uczciwa, znaczy ta zmiana, te mody nie były zbyt uczciwe. Wiem, że większość graczy je stosowało, natomiast no musicie przyznać, że przewagę jednak to dawało, więc informacja daje też przewagę. WG kiedyś się zarzekało, że jeżeli jakikolwiek mod daje przewagę, no to jest uznawany za cheat. Teraz wrzucili to do WOTA i już jest wszystko w porządku, bo będzie to dostępne dla każdego, a nie tylko dla tych, którzy instalują sobie mody. Jest to dosyć duże ułatwienie w przypadku, kiedy bitwa zmierza ku końcowi i nie bardzo wiemy, ile życia ma nasz przeciwnik. To jest to dosyć spore ułatwienie. Dalej, zobaczcie, że w menu bocznym tutaj, gdzie jest wykaz czołgów, pojawiają się takie żaróweczki. Żaróweczka pojawi się obok ikony czołgu, jeżeli został on wykryty chociaż raz w czasie bitwy. Czyli będziemy wiedzieli, na przykład jak widzicie tutaj, te niszczyciele nie zostały wykryte, ten czołg również nie został wykryty, a ci jak najbardziej. To jest taki dodatek, bo i tak widzimy na mapie mniej więcej, które czołgi zostały wykryte, a które nie. No widzimy ich ostatnią pozycję, prawda? Jeżeli ostatniej pozycji nie ma jakiegoś czołgu, to znaczy, że nie został wykryty. No ale jest to jakieś usprawnienie. Dalej widzimy tutaj, jeżeli przystąpicie do bitwy, do nowej bitwy przed zakończeniem poprzedniej, po jej rozstrzygnięciu otrzymacie jej wynik bezpośrednio na polu bitwy. To jest coś takiego pewnie przydatne, ponieważ no, jak zginiemy w połowie bitwy, no to często nie siedzimy i nie czekamy na jej zakończenie, prawda? Więc jeżeli odpalimy następną, to normalnie dopiero dowiedzieliśmy się, jakie wyniki konkretne były tamtej bitwy po zakończeniu tej drugiej, a teraz, będąc w bitwie, po prostu dostaniemy takie okienko i tu będzie, ile zarobiliśmy, ile expa, ile obligacji dostaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Następna rzecz, nie wiem, czy jest przydatna. Otóż okazuje się, że będzie można na sztywno ustawić tutaj po naciśnięciu klawisza Shift, z jakim zoomem automatycznie mamy przybliżenie. I tu widzimy razy 2, razy 4 i razy 8. Tutaj widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Normalnie mogliśmy, to przybliżaliśmy, oddalaliśmy i tak dalej, a tak będzie to automatycznie od razu do pewnej wartości. Nie wiem, czy to jest przydatne, bo przynajmniej ja w różnych momentach, no to jest, jeżeli widzimy przeciwnika z dalszej odległości, no to chcieliśmy mieć jak największe przybliżenie. A jeżeli bliżej się znajduje, a chcemy w weak spot celować, to jak największe przybliżenie wcale nie musi być takie dobre. Także o tej zmianie za bardzo nie mam zdania. No trzeba będzie zobaczyć, jak to w praniu będzie wyglądało. No i tutaj jeszcze o stalowym łowcy jest troszeczkę, ale to tego stalowego łowcę oczywiście będziemy testować. I jeszcze mam informację odnośnie przepustki bitewnej, moi drodzy, niedługo. Zacznie się czwarty sezon przepustki bitewnej i tutaj szczegóły są podane
to wam przeczytam. Zwiększono ilość etapów przepustki bitewnej z 45 aż do 150, podzielonych na 3 rozdziały. Każdy rozdział będzie miał 50 etapów i swojego własnego bohatera, w tym przypadku dowódcę powiązanego z danym czołgiem. No, dają ostatnio tych różnych dowódców, pewnie troszeczkę przygotowują się do wejścia załogi 2.0, tak mi się wydaje, zobaczymy jak będą przekształceni ci dowódcy, czy też doradcy i tak dalej. Dalej, sezony 1 do 3 przepustki obejmowały 45 etapów, które gracze musieli ukończyć, aby zdobyć wszystkie nagrody oraz 100 opcjonalnych etapów, jeżeli chcieli zdobyć obligacje. W sezonie 4 gracze będą musieli ukończyć 50 etapów w każdym rozdziale, aby zdobyć wszystkie nagrody. Inną zmianą jest możliwość wyboru schematów dla dowolnie wybranej nacji zamiast narzuconych. Myślę, że to jest absolutnie fantastyczna sprawa, że każdy będzie mógł sobie te schematy wybrać, bo nie oszukujmy się, część z was nie lubi jakiejś nacji. Może ktoś nie lubi nacji chińskiej na przykład, jest mu zupełnie niepotrzebna, albo japońskiej, albo ktoś nie lubi niemieckiej i w tym przypadku będzie mógł sobie wybrać to, co lubi. Także to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Dobra, stalowego łowcę można podobno testować już na serwerze testowym tej aktualizacji 1.12. Prawdopodobnie pogramy sobie na streamie w jakieś tego typu rzeczy. I to tyle. Taki newsik. Żegnam się z wami, moi drodzy. Mam nadzieję, że jutro będzie troszeczkę cieplej. Dzisiejsza noc była tragiczna. Kurka, tragiczna po prostu. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.